Cześć baranki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Zobaczmy. Baranki. Gwiazda i As Kielichów. No, powiem szczerze, że może się zrealizować jakieś Wasze marzenie. Marzenie, no marzenie dotyczące na przykład dziecka, jeżeli ktoś z Was sobie tego życzy. Gwiazda to spełnienie marzeń, życzeń, planów, zamiarów. Może chodzić o na przykład odrodzenie się jakiegoś uczucia, może się to zrealizować, może chodzić o nowe uczucie, czyli zakochanie się. Jeżeli ktoś z Was szuka jakiejś miłości, no to w tym tygodniu jest to bardzo prawdopodobne, że możecie spotkać kogoś, o kim marzycie, kogoś, o kim myślicie. Może być tak, że zrealizują się jakieś pasje, czyli na przykład pasje związane z no, jakimś hobby, zainteresowaniem. Jeżeli interesujecie się modelingiem, interesujecie się na przykład jakąś stylistyką, stylizacją ubrań na przykład, albo coś takiego. Oczywiście to przykłady, hobby, pasje są różne. No to tutaj może się zrealizować jakaś właśnie pasja, hobby. Możecie zostać zauważone w tym tygodniu. Natomiast no, karty Wam mówią, że w takim układzie, jeśli taka sytuacja się wydarzy, no to jak najbardziej. No, trzymajcie się tej sytuacji, bo to jest jakieś spełnienie marzenia waszego. Możliwe, że tutaj też dla kogoś uda się zrealizować na przykład jakieś negocjacje, jakieś umowy, jakieś rozmowy. I tutaj na przykład może być tak, że po prostu z kimś się pokłóciliście i wtedy karty mówią, żeby nie tracić nadziei na to, że tu można to jakoś rozwiązać, że można się dogadać, że można negocjować, że można tutaj coś jednak podpisać, jakąś tą umowę na przykład. Więc gdzieś tutaj jest kwestia konwersacji, rozmowy, jakiegoś dialogu. Ogólnie powiedziałabym realizacja marzeń, życzeń. Może się coś tu udać, coś zrealizować. No, możecie osiągnąć jakiś swój cel w tym tygodniu. Bardzo piękne karty. Pozdrawiam. Cześć. Cześć byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień. No więc zobaczmy, od 26 sierpnia do 1 września, co karty chcą Wam powiedzieć? Cesarz. Cesarz i rycerz kielichów. Powiem tak, karty chcą Wam powiedzieć, że jakaś propozycja tutaj może być i może chodzić o pracę dla kogoś. Na przykład. Może chodzić o załatwienie jakiejś kwestii, jakiejś sprawy. Być może ktoś Wam będzie chciał pomóc, ktoś na stanowisku, ktoś tutaj wyciąga do Was rękę, chce Wam pomóc, chce tutaj może coś Wam też proponować. Na przykład, więc gdzieś tutaj jest taka sytuacja, kwestia dla kogoś, więc warto by było skorzystać z tej pomocy. Ktoś tu może być dla Was, no, jakiś taki właśnie pomocny i to ktoś na stanowisku, ktoś mądry, ktoś, kto Wam może wspierać Was w jakichś decyzjach, czy też pomagać w jakichś urzędowych kwestiach. Tu oczywiście może być także dla kogoś innego partner, może wychodzić z jakąś inicjatywą. Może no, coś proponować, coś oferować. Może dostajecie jakiś prezent, na przykład. Jakiś miły gest zostanie wykonany w waszą stronę, więc tutaj też takie sytuacje mogą dla kogoś być. Może być tak, że jeśli o tą pracę, na przykład szukacie pracy, no to tutaj też jak najbardziej może być jakaś rozmowa kwalifikacyjna, może być w ogóle jakaś oferta pracy w jakimś urzędzie, na przykład w tym tygodniu, tak? To karty mówią. Oczywiście korzystajcie z tych ofert, przyjmujcie tą pomoc. W ogóle możecie mieć do czynienia z osobą spod znaku barana albo z osobą spod znaku z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Co karty chcą Wam powiedzieć? Zobaczmy. Karty Wam chcą powiedzieć pazik buław i dziesiątka mieczy. No, mogą chcieć Wam powiedzieć, że warto coś tutaj
zakończyć. I tutaj może chodzić o jakieś informacje. Być może jakieś informacje, które przychodzą tak znienacka. Warto zwrócić na nie uwagę i w jakiś sposób tu może chodzić o plotkę na przykład jakąś, żeby nią się nie przejmować, żeby ją zakończyć, tak? Żeby no, nie zwracać uwagi na coś. Bo tutaj mogą być jakieś takie albo informacje, newsy, wiadomości takie, które mogą kogoś na przykład krzywdzić, więc tutaj karty może mówią, żebyście dalej nie przenosili jakichś plotek. Albo żeby nie powielać czegoś, żeby nie wymyślać jakiegoś tutaj, jakiejś takiej kwestii, więc tutaj mogą karty to wam powiedzieć. Dla innych osób karty mogą mówić, że jakiś nowy pomysł, coś tutaj myślicie, na przykład, nie wiem, o jakimś biznesie, jakiś macie nowy pomysł na coś, na jakąś działalność, czy też na przykład, no różne mogą być pomysły. Tak naprawdę tutaj kreatywność się otwiera przed wami, więc możecie różne kwestie sobie wymyślać. Więc tutaj karty może mogą wam chcieć powiedzieć, że ten nowy pomysł, no może być jakiś problematyczny, że może to być, no ja bym powiedziała coś, co raczej może przynieść. Może nie być korzystne dla was na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj, jeśli będzie jakiś nowy pomysł, no to myślę, że może po prostu w tym tygodniu z niego nie korzystajcie. Możecie mieć też do czynienia z kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. I tutaj to powiem tak, może nie tyle nie korzystajcie, tylko po prostu ten pomysł trzeba by rozbudować. Trzeba, bo to może być taki pomysł bardzo spontaniczny, to taki nieprzemyślana kwestia, tak? Więc gdzieś tutaj kreatywność jak najbardziej, natomiast kreatywny, tak. Natomiast ten pomysł może trzeba bardziej oszlifować, więc w tej wersji, w której wy go wymyślicie, no to on raczej może być problematyczny. Natomiast jeśli byście no, dalej w niego poszli, dalej w niego drążyli, powiedzmy, w zależności oczywiście, czego to dotyczy, jaki macie pomysł na co, o co chodzi, no to jeżeli bardziej go przeorganizujecie, może bardziej pójdziecie w inną stronę, no to tak, jak najbardziej może wtedy będzie ok. Natomiast w tej wersji, w której pierwotnej, wymyślony, taki spontaniczny, taki na już, to raczej nie będzie coś korzystnego. Tak bym powiedziała, możecie mieć, tak jak mówię, do czynienia z tymi osobami z żywiołu ognia, czyli baran, lew, strzelec. No i tutaj też być może trzeba zakończyć jakieś spory z tymi osobami, może tutaj faktycznie ktoś z was jest w jakimś takim niezbyt korzystnym, no powiedzmy, dialogu, rozmowie z tymi osobami, więc warto by było zakończyć tutaj też właśnie takie spory, żeby po prostu być nawet spokojniejszym dla siebie. Pozdrawiam, cześć. Cześć raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 26 do 1 września. Zobaczmy. Od 26 września, 26 sierpnia oczywiście do 1 września. No więc, co karty chcą Wam powiedzieć? Trójka buław oraz tutaj cesarz. No, powiem szczerze, że tutaj jakieś plany, jakieś takie kwestie, które mogą coś przynieść, jakieś profity. No to jak najbardziej karty wam sugerują, żebyście decydowali o tym, w którą stronę chcecie iść, w jakim kierunku, z kim chcecie się przyjaźnić i w ogóle takie różne kwestie, no to do was należy wybór. Jeżeli kwestie jakichś spotkań w tym tygodniu się pojawią, czy jakiegoś wyjazdu, podróży jakiejś, to też jak najbardziej decydujcie o tym, czyli jedźcie. Powiem tak, cesarz, czyli karta, która taka jest dosyć, no dosyć mocna karta, tak bym powiedziała. I to jest, ta karta mówi o tym, żeby właśnie decydować. Jeżeli cesarz ukazuje was, no to wy decydujcie o tych swoich planach, o tych swoich zamiarach. Nie rezygnujcie z nich. Twardo trzymajcie się tego, co sobie już postanowiliście, co sobie zaplanowaliście. Nie zmieniajcie tego. Aczkolwiek dla innych osób tutaj może być tak, że po prostu cesarz może być partnerem i tutaj być może jakieś plany związane z partnerem mogą po prostu wchodzić w grę. Więc tutaj również może być tak, że to partner o czymś tutaj zadecyduje, może wymyśli jakąś podróż, na przykład jakieś spotkanie może być, które ma się na przykład rozwinąć w jakiś sposób, tak? Czyli możliwe jakieś, nie wiem, jeżeli jesteście w złych tutaj relacjach, no to jest szansa na to, żeby się pogodzić. Tylko
muszą chcieć dwie strony, tak? Tutaj nie jest tak, że jedna zadecyduje i po prostu koniec, kropka, i druga będzie słuchać. No więc tutaj raczej takie decyzje, powiedziałabym, twarde w tym tygodniu. I tak jak mówię, jeśli widzicie, że w czymś możecie mieć z czegoś profit albo coś przynosi jakieś zyski, to jak najbardziej idźcie w tą stronę. Tu są karty, które mówią również o jakichś biznesach, przedsięwzięciach. Więc jeśli myślicie o na przykład jakimś transporcie, spedycji, o handlu, no to są też kwestie, które w tym tygodniu będą dobre dla Was. Też może prowadzić jakieś biznesy, na przykład związane z handlem. To jak najbardziej róbcie tak dalej, bo cesarz mówi tutaj o tym, że można osiągnąć wiele, tak naprawdę, właśnie w tym, co widzicie. A ponieważ trójka była w to karta, która mówi o takim potencjale, o tym, że tutaj się rozwija, że my widzimy w tym potencjał, to też no, sugerują te karty, żeby po prostu iść w tym kierunku. Nie rezygnować z jakichś planów. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 26 sierpnia do 1 września. Zobaczmy, Lwy. Pazik, Pazik Buław oraz karta Sprawiedliwości. Możliwe, że w tym tygodniu będą jakieś rozstrzygnięcia sądowe dotyczące dzieci, więc może chodzić o kwestie jakichś alimentów lub po prostu jakichś takich innych kwestii, ale związanych z dziećmi. I tutaj sprawy sądowe. Może chodzić o sprawy urzędowe, jakieś dokumenty, podpisywanie jakichś dokumentów, więc tutaj karty może mówią, żeby po prostu załatwić te sprawy. Możliwe, że ktoś w tym tygodniu będzie miał jakąś rozprawę sądową, będzie się spotykał z adwokatami na przykład, czy adwokatem. Jakieś rozmowy tu mogą być. W tym tygodniu może warto w ogóle skorzystać z jakiejś fachowej pomocy, właśnie takiej prawnej, jeśli tylko potrzebujecie, więc gdzieś tutaj jakiś taki pomysł ktoś może mieć w związku z tym. Możecie mieć jakieś informacje, wiadomości właśnie z sądu, informacje, wiadomości z jakiegoś urzędu, no jakieś tutaj takie dokumenty od jakiegoś urzędnika, więc coś tutaj może być albo do załatwienia, albo już przychodzi jakieś decyzje może zapadają, także gdzieś tutaj jakieś takie informacje od urzędów czy instytucji różnych, też tak może być. Co karty jeszcze chcą powiedzieć? No, żebyście podejmowali mądre decyzje też, sprawiedliwe przede wszystkim i rozsądne, jeśli chodzi właśnie o dzieci. No i jeśli chodzi o jakieś pomysły wasze, żeby one były zgodne z prawdą, zgodne z jakimiś zasadami czy też kryteriami, nie idźcie na skróty, o tak bym powiedziała, tylko raczej zgodnie z prawem, z tym, co ma być według jakichś przepisów. Pozdrawiam, cześć. Cześć panny, witam was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Karta głupca oraz karta 10 mieczy. Co karty chcą powiedzieć? Ja bym powiedziała, że jakiś początek, coś, co się tutaj zaczęło, ale mogło być takie spontaniczne, nieprzemyślane do końca. Jakiś pomysł wasz, może poznanie kogoś. No tutaj różne jakieś takie kwestie. No to one mogą być dla was męczące, mogą wam przysparzać jakichś kłopotów, problemów być może. Może trzeba po prostu to zakończyć. Więc gdzieś tutaj jakiś początek. Jeżeli, powiedziałam tak, jeżeli czujecie, że coś zaczynacie, czy idziecie w coś, jakiś biznes i czujecie, że to nie jest dla was, albo że poznajecie kogoś i ta osoba w jakiś sposób wam nie odpowiada, to nie męczcie się po prostu z tym, tylko po prostu zakończcie to. Natomiast jeśli jakaś wiadomość, tak samo, to mogą być jakieś nowości w ogóle, jakieś nowe kwestie, nowa praca, nowe rzeczy, które wydawałyby się takie wow, tak, przy tym głupcu. No, być może szliście z jakimś takim entuzjazmem w to wszystko, ale może się okazać, że po prostu z jakichś powodów to w tym tygodniu z jakichś powodów wam nie odpowiada, coś wam tutaj nie pasuje, przysparza wam to więcej problemów, kłopotów niż korzyści. Więc ja bym powiedziała, żeby takie sprawy
po prostu zamykać od razu i nie cierpieć, tak? Dłużej czy tam dalej, bo tak może być. Więc gdzieś tutaj ja bym powiedziała, żeby zakończać kwestie, sprawy, które są nowe, na które się otworzyliście, ale czujecie, że to nie jest to. Bo tutaj jest tak, że fakt faktem mogliście, tak jak mówię, wchodzić z takim entuzjazmem, z taką nadzieją, że będzie okej, że wszystko będzie fajnie, że w końcu poznaliście kogoś i tak dalej, ale coś tutaj wam nie pasuje już i po prostu tak jakby no coś wam nie odpowiadało i warto by było to zakończyć, tak bym powiedziała. Więc zwróćcie uwagę na takie sprawy, takie kwestie, czy tak faktycznie jest, czy to wam nie odpowiada, czy to wam nie pasuje, czy ta osoba się okazała nie taką, jak myśleliście, że jest, czy tutaj jakieś kwestie, pomysły, no już czujecie, że po prostu to nie jest to, więc po prostu od razu się z tego wycofajcie, tak bym powiedziała. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 26 sierpnia do 1 września. Karta Siły i pazik monet. No, karty chcą Wam powiedzieć, że będziecie mieć energię do działania, że będziecie tutaj, być może niektórzy z Was załatwiali jakieś pomysły nowe. Może niektórzy będą mieć taką energię, żeby działać w kierunku jakiegoś kursu szkolenia, żeby iść w jakiś rozwój, na przykład osobisty. Może chodzić o poznawanie kogoś, nową osobę też. I tutaj karty mówią, że będziecie entuzjastycznie podchodzić tutaj do jakichś nowości w tym tygodniu, do jakichś takich kwestii nowych właśnie kursów, szkoleń, jakichś nowych pomysłów, nowych kierunków działań, nowych klientów, nowych ludzi, w ogóle nowych umów, tutaj jakieś takie nowe projekty. Więc gdzieś tutaj dacie sobie radę, poradzicie sobie, żebyście się nie martwili, że nie wiem, ktoś na przykład idzie na rozmowę kwalifikacyjną, bo tutaj też to może być pokazane, to żebyście się po prostu nie martwili tym, tak? Żebyście się nie zamartwiali, tylko po prostu podeszli do tego tak entuzjastycznie, otwarcie, bo dacie sobie radę. Pokonacie wszelkie przeszkody, które staną wam na drodze. Bardzo fajnie rozwiążecie jakieś konflikty, jeśli będą, i po prostu będziecie podążać właśnie ku temu nowemu. Więc karty mówią, że sobie poradzicie z każdym problemem i dacie sobie radę tutaj, jeśli idziecie, nie wiem, do nowej pracy i macie wątpliwości, czy dacie sobie radę, czy się tego, nie wiem, nauczycie, czy to jest dla was i tak dalej, to karta siły mówi, że tak, jak najbardziej, dacie sobie radę, nie martwcie się. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Zobaczmy, czwórka mieczy oraz karta maga. No, karty chcą Wam powiedzieć, że być może przydałoby się Wam jakiś wolny urlop, na przykład od jakiejś komunikacji, być może od jakiejś pracy, może jakaś przerwa w działalności gospodarczej tutaj, może jakiś wyjazd, urlop, jakiś odpoczynek, odizolowanie się. I mam wrażenie, że tutaj może chodzić właśnie o pracę, może chodzić o jakąś komunikację z kimś, czyli jest ktoś, kto was męczy, albo ktoś, od kogo chcecie sobie po prostu odpocząć, bo to może być też mężczyzna jakiś i po prostu tutaj karty mówią, żeby się zdystansować też być może do pewnych rzeczy, nie przeżywać czegoś na przykład mocno, nie myśleć intensywnie o czymś, tylko po prostu się zdystansować, wziąć wolne, odpocząć, nabrać więcej energii, przemyśleć sobie pewne kwestie działania, na przykład w którą stronę chcecie iść, czy na przykład nad tą osobą, tak? Ale przemyśleć sobie, zastanowić się, nie podejmować szybkich decyzji pochopnych i tak dalej. Więc gdzieś tutaj jakieś takie karty mówią o jakimś odpoczynku, o jakiejś izolacji właśnie od jakichś kwestii, jakiejś działalności. Może chodzi o działalność gospodarczą waszą, może chodzi o pracę, może chodzić o, tak jak mówię, kogoś, jakiegoś mężczyznę, jakąś komunikację z kimś, jakąś rozmowę. Może warto po prostu zastanowić się, jak chcecie to poprowadzić, tą rozmowę na przykład, o czym chcecie rozmawiać, przemyśleć sobie tutaj wszystko dobrze. Pozdrawiam, cześć. Cześć Czelce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Zobaczmy.
Szóstka monet oraz karta kochanków. Więc tutaj, no, karty mówią, żeby się na coś zdecydować, wybrać coś, że tutaj nie można tak, myślę, balansować między jednym a drugim, tylko po prostu warto się na coś zdecydować, warto dokonać jakiegoś wyboru, który może być dla Was problematyczny, bo możecie na przykład zastanawiać się, nie wiem, między jedną pracą a drugą pracą, tak? Może być taka kwestia, żeby zachować jakiś taki balans, żeby na coś się zdecydować. Być może nie chcecie tak się do końca decydować na coś. Może jest tak, że na przykład udzielacie się w wielu miejscach, no ale potem jest to kosztem waszego czasu, energii, tak? Może być tak, że zajmujecie się wieloma rzeczami tak naprawdę i nie macie czasu po prostu dla siebie. Więc gdzieś tutaj może chodzi o takie wybalansowanie pomiędzy, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, wyjście z jakiejś sytuacji tutaj również. Także tutaj jakieś jest kwestia tego, żeby coś sobie przemyśleć, zastanowić się nad czymś. Może też jest tak, że po prostu pomagacie kilku osobom. Nie wiem, dajecie korepetycje, uczycie jeszcze kogoś, jeszcze coś, obowiązki dom, i tego jest tak dużo, że tak jak mówię, no nie macie na przykład czasu dla siebie. No i może nawet już od jakiegoś czasu też zastanawiacie się nad jakimś wyborem, żeby coś tu zmienić w swoim życiu. No i to jest ten tydzień, żeby właśnie coś zmienić, żeby coś wybrać, żeby się na coś zdecydować właśnie, żeby dokonać jakiegoś wyboru, żeby no nie tkwić w tej spirali tych obowiązków, tylko jeszcze mieć na przykład chociażby ten czas dla siebie, ten relaks, żeby poświęcić się jakimś pasjom swoim na przykład, tak? Bo może na to teraz nie ma czasu. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Trójka monet. I wzięły mi się jeszcze dwie karty. Trójka monet, umiarkowanie i cesarz. Powiem tak, tu może chodzić o kwestie zawodowe. Może być tak, że karty chcą Wam powiedzieć, żebyście ustabilizowali pewne kwestie, bo tutaj może ktoś po prostu narzuca Wam jakieś zdanie w pracy albo za dużo zadań zadaje, więc gdzieś tutaj znaleźć umiarkowanie, balans między jakimiś kwestiami, między jakąś współpracą też, a na przykład może być tak, że na przykład macie dwie prace. Współpracujecie z kimś i jeszcze macie szefa, pracujecie dla kogoś albo dla siebie. Więc tutaj gdzieś jakieś umiarkowanie pomiędzy tym wszystkim, czyli znalezienie tego złotego środka, żeby było dobrze, żeby po prostu i korzystać z tej współpracy i z tej na przykład własnej działalności, czy tutaj jakieś takie kwestie. W każdym bądź razie, no, chodzi o to też, żeby się nie przepracowywać w tym tygodniu, żeby również znaleźć taką chwilę dla siebie, jakiegoś relaksu, żeby na przykład ta współpraca też była przyjemna, żeby przynosiła Wam satysfakcję, a nie tylko jakieś obowiązki. Więc gdzieś tutaj ja bym powiedziała też, może chodzi o jakiś urlop, odpoczynek, znalezienie czasu troszeczkę dla siebie, trochę relaksu pomiędzy tymi sprawami zawodowymi. Może oczywiście chodzi też o partnerstwo, więc tutaj też ja bym powiedziała, może jesteście tak zaabsorbowani między pracą a domem, partnerem, tak, że po prostu no, nie macie tego czasu też dla siebie, więc tutaj warto by było może w tym tygodniu znaleźć ten czas dla siebie, żeby spędzić go tak, jak wy lubicie. Albo po prostu wziąć sobie wolne, pojechać gdzieś, odpocząć na przykład od tych obowiązków, więc gdzieś tutaj taka kwestia. Możliwe, że karty też chcą powiedzieć, żebyście właśnie tak podchodzili do spraw, czy związanych z partnerem, czy tu z jakimiś urzędami, czy załatwieniami, czy jakimiś sprawami zawodowymi w sposób taki właśnie spokojny. W sensie nie stresowali się, nie martwili się, wszystko i tak się jakoś poukłada, tak? Natomiast bardziej tak, żebyście się nie stresowali, żeby to takie było. No, żebyście tak mocno na przykład nie brali do siebie tego wszystkiego, żeby to było takie umiarkowane, żeby też właśnie myśleć o tych swoich no, nerwach, żeby się nie denerwować, tak? Więc gdzieś tutaj no, takie kwestie się pokazują. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Wodniki.
As mieczy oraz ósemka kielichów, powiem tak. Karty komuś z Was chcą powiedzieć, żeby się od czegoś odciąć, żeby nie stać w miejscu, żeby to, co sobie postanowiliście, jakiś pomysł, może faktycznie jakiś przebłysk będziecie mieć, żeby po prostu pójść, żeby się nie bać zmienić coś w swoim życiu, żeby się nie bać tych zmian, możliwe, żeby rozmawiać też o takich zmianach. Więc niektórzy z Was być może, żeby zadecydowali, żeby, tak jak mówię, nie stali w miejscu, tylko poszli do przodu, żeby po prostu iść dalej. Natomiast dla innych osób może chodzić o kwestię jakiegoś rozmówienia się z kimś, z czymś, o wyjaśnienie sobie czegoś, jakiejś sytuacji na przykład, o jakąś rozmowę, która będzie miała wpływ na waszą przyszłość dalszą. Więc gdzieś tutaj jakaś taka ważna rozmowa może być. Jest szansa na to, żeby coś sobie wyjaśnić, żeby po prostu móc ruszyć z kopyta, bym tak powiedziała, z jakimiś planami, zamiarami. Być może jest jakaś oferta, na przykład ktoś z was ma jakąś ofertę i zastanawia się, czy ją przyjąć, tak? Bo są jeszcze inne kwestie, które was trzymają, więc gdzieś tutaj karta może mówić o tym, żeby po prostu coś zmieniać w swoim życiu, żeby rozmawiać, negocjować, żeby iść dalej. No, także, żeby nie stać po prostu w tym miejscu. Oczywiście, tutaj karty mówią, że to mogą nie być łatwe decyzje, natomiast, być może pojawią się nowe okoliczności, które Wam jeszcze w jakiś sposób pomogą zadecydować właśnie o tym, jak zmienić coś w swoim życiu, w którą stronę podążać, w którym kierunku. No, więc tutaj takie może jakaś szczera rozmowa Wam też pomoże. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 26 sierpnia do 1 września. Zobaczmy, rybki. Być może chodzi o zakończenie jakichś projektów. Ósemka kielichów oraz trójka monet. Może chodzić o zakończenie jakiejś współpracy. Więc karty tutaj mówią, że to może być trudne, to może być ciężkie. Może chodzić o jakieś partnerstwo, o jakąś pomoc, współpracę. No i żeby tutaj być może ona stała w miejscu, może po prostu trzeba zmienić. A może po prostu nie byliście, nie współpracowaliście z kimś, tylko teraz warto by było, jest jakaś propozycja tej współpracy, więc warto by było po prostu skorzystać z tej oferty, propozycji, która do Was idzie. Osiem kielichów to karta, która mówi o zmianach, więc tu karty mu sugerują, żeby coś się zmienić w swoim życiu, więc może chodzić właśnie o tą współpracę, może chodzić o jakieś projekty, może chodzić o kwestie zawodowe tak naprawdę, więc gdzieś tutaj może na przykład do tej pory nie wykazywaliście się jeszcze jakąś inicjatywą, no więc teraz jest ten tydzień, jest tą szansą na to, żeby właśnie coś tutaj zmienić, wykazać się, żeby zostać dostrzeżonym, zauważonym, żeby pokazać, co potraficie, co umiecie, tak? Nie stać w miejscu tylko i patrzeć, jak inni coś wykonują, tylko skoro sami potraficie, to na pewno sobie poradzicie. Może być tak, że nabieraliście teraz jakieś wprawy, umiejętności i po prostu już to potraficie, umiecie. Może ktoś zdawał jakiś egzamin, czekał na jakieś dokumenty i po prostu teraz jak gdyby, karty mówią, teraz może dokonać zmian w swoim życiu, tak? Więc idź dalej. Chociaż może dobrze jest jak jest, ale może warto tutaj coś zmienić. Skoro już macie te dokumenty, zrobiliście, zdaliście ten jakiś egzamin, powiedzmy, czy jakiś certyfikat uzyskaliście, no to właśnie, idźcie dalej. Pozdrawiam. Cześć.